Cześć, witajcie serdecznie. Zaczynamy pod Biedrą. Mamy niedzielę, no ale widać, że durny jest na tyle, że jeszcze w niedzielę do Biedronki pojechał. No ale to na głupotę ludzką nie ma rady, słuchajcie. Chciałem poruszyć dzisiaj taki krótki filmik. Nie pokazuję siebie do kamery, bo nie bardzo jestem dzisiaj fotogeniczny, a to ze względu na przeziębienie. Chciałem poruszyć kwestie, które pojawiają się w internecie ostatnimi dniami. Kwestie takich trochę fake newsów. Bardzo dużo takich fake newsów się pojawia, które mówią o tym na portalach sadowniczych, że Mołdawia nie będzie mogła eksportować już swoich towarów, malin do Rosji, zaleje polski rynek. Trochę to takie według mnie niepoważne, bo nie wiemy, czy my w ogóle będziemy mieli swoje maliny, bo pogody są też przed nami, dynamiczny okres wiosenny z niepewnością co do nawozów, oprysków i w ogóle z niepewnością, czy w ogóle uda się nam coś wyhodować, a już pojawiają się głosy, że możemy mieć problemy. Słuchajcie, nie wiem, czy te portale, ja wiem, że portale muszą internetowe działać, bo to jest ich motorem napędowym, takie różne hasła. Ktoś im za to płaci, żeby po prostu, chodzi o reklamy, nie? No ale czy to jest, czy szkodzenie polskim sadownikom, rolnikom jest, to raczej tym portalom to nie przysłuży, jak oni będą nam szkodzić, bo takie informacje szkodzą nam. Nie są dla nas na pewno w żaden sposób dobrymi wiadomościami, takie wiadomości, które się pojawiają, takie fake newsy, działają na naszą niekorzyść. Druga sprawa, ceny paliw. No nie chcę tutaj, wiecie, pożywkować się, jako pożywkę sobie wziąć tematu cen paliw i zacząć narzekać, oj, 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 jakie drogie, oj, 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 jak to będzie. Bo ceny paliw, jak zaczynały się te lawinowe wzrosty, 6 zł jak było na stacjach, to według mnie to już jest tragiczna cena, 6 zł dla polskiego sadownika, a już nie mówię tu o 8 zł. My sypiemy jabłka na przemysł po 60 groszy i nas stać będzie na paliwo po 8 zł? Nas już po 6 zł nie było stać na paliwo, a po 8 to już w ogóle. Także to też pożywkują się tym portale informacyjne. Ula Boga, co to będzie, bo paliwo drogie jest. No i drogie jest i słuchajcie, nic z tego nie zmienimy. Nie ma co tutaj prorokować, że będzie 10, 11, 12, bo tylko sami nakręcamy tą spiralę. A tu nic od nas nie zależy, absolutnie nic. My tylko możemy sobie takimi fake newsami pogorszyć naszą dotychczasową pozycję. Co do nawozów. Kolejny przykład z nawozami. 3000 za hydrokompleks. Dla mnie to była już duża cena, w tej chwili jest ponad 5, to już w ogóle abstrakcja. Ja w tym roku będę stosował to, co mam tylko w garażu, a nie mam tego za wiele. Na pierwszą dawkę na maliny mi nie starczy. Trudno, co będzie, to będzie. Uważam, że każdego z nas byłoby stać i każdy z nas wyhodowałby, uzyskałby w miarę godziwy plon, jakby w tym roku nawozów nie siał. Ale nie, już obserwuje się filmiki, już jadą z nawozami, mróz, jeszcze śnieg leży w lesie, a ludzie już nawozy sieją. Dobra, macie kasę, zobaczcie, śnieg leży. Macie pieniądze, siejcie. Ja nie sieję, jeszcze po prostu, to nie ten czas, to nie ten czas. Nie podniecajmy się tymi nawozami, bo każdy wie, że to w pewnym sensie ludzie kupują nawozy po 6000, a data produkcji jest z zeszłego roku. No i co? To jest wszystko sztucznie napędzane. Dobra, moja taka rada, moje spostrzeżenie jeszcze jedno. Co do tej wojny, no słuchajcie, albo będzie bardzo źle, albo w Europie będzie bardzo źle, albo się ta sytuacja obróci na bardzo złą, albo na lepszą jak była. Dlatego też dużo widzę jest chaosu, dużo ludzi panikuje, ludzie, którzy mają pieniądze, panikują, nie wiedzą, co z nimi robić, co kupować, jaką walutę, czy kupować, czy nie, a może na zapas. Napędzają się sami, a ludzie, którzy pieniędzy mają mniej, albo w ogóle, albo bardzo mało, no to co? Biorą to na chłodno, co będzie, to będzie.
albo będzie tak, albo będzie siak. Ale panika jest. Ogólnie panika w gospodarstwach jest. A mi się zdaje, że największą panikę to mają ludzie, którzy mają sporo gotówki. Bo ta gotówka w każdym momencie może stać się bezwartościowa. W przypadku wojny w Europie to ta gotówka będzie bezwartościowa. Dobra, wspominka o tym. Aktualna sytuacja. Od wtorku tniemy dalej u mnie. Wtorek tniemy u mnie. Środa coś wam postaram się puścić na temat cięcia. Sobota jadę na targi do Kielc, a Agrotech bodajże chyba te targi się nazywają. Kieleckie targi Agrotech. Postaram się wam coś fajnego nagrać na tych targach, jakąś relację, może spotkamy się z kimś, z jakimś youtuberem albo coś. Tak, pojedziemy z synem, rozerwać się trochę, popatrzeć, pocieszyć oko, zawiesić oko na jakimś ładnym sprzęcie, na jakichś ładnych maszynach rolniczych, tak, tak, na maszynach rolniczych. I cóż, nie dajmy się fake newsom, nie rozpowszechniajmy ich, nie udostępniajmy fake newsów. To tylko działa na naszą niekorzyść. Pamiętajcie, zapraszam do subskrypcji kanału. Subskrybujcie, kochani, bo dużo ludzi nie subskrybuje. Naciskajcie dzwoneczek, komentujcie, dajcie łapki, jak wam się podoba, jak nie, to też dajcie tylko w dół. I cóż, pozdrawiam was serdecznie. Miłej niedzieli wam życzę. Trzymajcie się, hej.